Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB 10% zniżki na grandgame.com. Marcin Ruszalski, Post Striking 3, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Marcin, na początku to chyba powinniśmy podziękować za całą karierę, no bo dzisiaj zakończyłeś tę piękną przygodę. Dziękuję również. Tak jakby długo by gadać, natomiast no z której walki tak na szybko, jak ci przychodzi do głowy, jesteś... Stadion. Stadion. Wiesz, powiem ci wam tak, tutaj żeby teraz to zabrzmiało tak, ja nigdy nie byłem przygotowany do tego, żeby zrobić coś takiego jak oficjalne zakończenie kariery. Jeżeli ktoś śledzi moją jakąś tam karierę, tych moich wypowiedzi i tak dalej, to często to powtarzałem, tak. Dzisiaj rozmawiałem z Łukaszem Jaroszem, który jest w tym momencie moim naprawdę kumplem serdecznym. Kiedyś był moim rywalem ringowym, tak? Był Łukasz Jarosz, ja i długo nic. I to my budowaliśmy te polskie K1. Łukasz potrafił zrezygnować naprawdę kupę lat temu. Miał później jakieś dwa epizody chyba walk. Znalazł sobie zajęcie i ten. Ja Łukaszowi tego zazdrościłem. Ja często do Łukasza dzwoniłem, pytałem, jak to jest być trenerem. Na przykład stał temu zawodnikowi. Co mam powiedzieć? No nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ja widzę, że ty się męczysz. Ja się męczyłem. No i wchodząc do ringu powiedziałem obojętnie, obojętnie od wyniku, tak? Zrób stary to, co dasz radę. Zrób stary to, na co ci starczy prądu i daj spokój, bo obojętnie od wyniku ty tego nie skończysz. Przegrasz, będziesz chciał dalej. Wygrasz, euforia będzie pchała cię dalej, nie? Kiedyś to trzeba zakończyć. I wiedziałem, że jeżeli zrobię to oficjalnie, a ja nie rzucam raczej słów na wiatr, to będzie mi łatwiej to dotrzymać. Dobrze, Marcin, to w takim razie przejdźmy do pojedynku. Jedno, co można o tym powiedzieć, myślę, to się wszyscy zgodzą, którzy oglądają ten wywiad i wszyscy tutaj na miejscu, że po wypłatę nie przeszliście, tego nikt wam nie zarzuci, mimo remisu, który mógłby u wielu gdzieś jakieś takie emocje dziwne powodować, natomiast tego nie było. No Mariusz się na ciebie rzucił od pierwszej rundy, czy spodziewałeś się, że to aż tak będzie wyglądało, bo były chwile grozy? Spodziewałem się, że Mariusz jako inteligentny zawodnik, z bardzo dużym doświadczeniem, mający mega sztab trenerski, no będzie wiedział, co słuchaj, no tam jest Mariusz, a głowa, nie? Mariusz nie waży 110 kg, 115, tylko waży 130. Zatrzymać taką lokomotywę w szarży to jest ciężko, nawet low kickami. Druga sprawa, Mariusz wiedział, że ja będę kopał głównie tylnią nogą, bo to nie jest żadna tajemnica. Ja nie jestem też jakimś nie wiadomo jakim wirtuozem. Jako mańku tu mnie istnieje tylnia noga, nie przedni frontal i to wszystko, tak? Także wiesz, fajnie to wszystko wykluczył. Na pewno wiesz, wchodziłem z jakimś założeniem. Pierwsze założenie Mariusz wyłączył. Drugie założenie w walce wyszło, że nie pójdzie, a trzecie w ogóle nie szło. No to już później była po prostu improwizacja. Nie? W tej pierwszej rundzie, no to zaliczamy oczywiście dla Mariusza. Druga jest twoja, ta trzecia wydaje się być taką sporną. Mi się zdaje, najbardziej zaważyło to, że Mariusz dostał minus punkt za kopnięcia w krocze. Czy był minus punkt jednak? Mariusz dostał minus punkt, bo trzy razy kopnął mnie w krocze. Wiesz, kurczę, no ja nie chciałbym, żeby on dostał tego minus punkt, tak? Bo to wiesz, tylko że no, to też nie jest tak, że ja, wiesz, no po prostu kopnął mnie w krocze, tak? Ja, mając suspensor, wiesz, suspensor to w jakikolwiek sposób amortyzuje, no ale jednak, wiesz, przesuwa się, dociska te jajka, no jak masz jeszcze duże jaja, no to zawsze się. Także wiesz, no uważam, nie wyszedłem do tej walki po wynik. Mariusz, nie wiem, czy wychodził po wynik, czy nie. Lało się dwóch, no nie ukrywajmy, ludzi przed 50, tak? Ja mam 46, Mariusz ma 45. Jeżeli masz do 45, ja mówię teraz po sobie, to jesteś 40-paroletni. Jeżeli jesteś po 45, jesteś przed 50, ja tak sobie liczę. Pokazaliśmy, uważam, że jeszcze coś potrafimy. Na pewno odbiegamy od małoletnich prospektów i wirtuozów. Ale myślę, że dało się to obejrzeć i myślę, że ta adrenalina trzymała, jak się dwóch z redów prało, nie? Słuchaj, czy zwątpiłeś po tym, jak wsadziłeś mu haja? On no, trochę drgnął, na generalnie to znaczy, wiesz co, powiem ci tak. Gdy w drugiej rundzie on dostał haja i go podłączyło, a to był koniec rundy, to wiesz, zauważyłem, że raczej go high kickiem nie ustrzelę. Dlaczego? No bo gdy musiałem go tak, bo on ma 2,8 wzrostu i gdy wysoko bardzo kopałem, to już miałem za duży rozkrok i już nie było miejsca, żeby wkręcić biodro. Mhm. Bardziej mnie cieszy, że w pierwszej rundzie wsadziłem tego brazylijskiego zawijanego. To mnie cieszy, bo... 2-2 weszły. Bo powiem ci szczerze, to mnie cieszy, no bo kurczę... No fajnie, no to wiesz, to też jakieś dla mnie coś nowego. Ponad dwumetrowemu zawodnikowi wsadzić w wieku 46 lat Brazylian kick, no to uważam, że to jest coś.
No poddać się w brazylijskim jiu-jitsu nie udało, to chyba Brazilian Kick. Na przykład. Marcin, czego poza tym Brazilian Kickiem jesteś najbardziej zadowolony w tej walce? Bo 15 minut tego się chyba nikt nie spodziewał. Wiesz co, na pewno jestem zadowolony z przygotowań. Naprawdę, to wiesz, to różnie można teraz na to patrzeć. Ja naprawdę sięgnąłem granic swoich możliwości, przygotowując się do tej walki. I myślę, że nie jestem już w stanie tego osiągnąć. Już po prostu nawet nie jestem osiągnąć tego stanu, który osiągnąłem do tej walki. Z boku nie wiem, jak to wyglądało, bo wiesz, bo walka toczy się swoimi prawami. Weźmy pod uwagę na przykład, nie wiem, no w UFC była taka walka, weszło dwóch zawodników, jeden się rozpędził, zrobił kolan z wyskoku i koniec walki. I całe przygotowania poszły w... To się mówi, wiesz, często źle się wejdzie w rozgrzewkę. Ja na przykład po dwóch latach rozbratu z ringiem uważam, że bardzo ciężko zniosłem te czekanie. Przepaliło mnie to, kurczę, może też sam sobie zarzuciłem troszeczkę taką presję podświadomą, bo wiesz, bo jednak mówiłem w wywiadach, że ludzie się czepiają, że dwóch z gredów będzie się biło, a my jednak coś potrafimy, może wiesz, to podświadomie powodowało, że na siłę będę chciał pokazać, jednak wiesz, że to, nie wiem, co było powodem. No na pewno myślę, że wszystko poszło fajnie, nie wyszedłem z żadną kontuzją nową, a stare są na tyle, można powiedzieć, poklejone, pocerowane, że pozwoliły na to, co było do pokazania, tak? Czyli przynajmniej na ten sam koniec udało się wyjść zdrowemu, na tyle, na ile było można. Nic się w fajniku nie wydarzyło. Zresztą tylko dopytam o tą końcówkę, o czym rozmawialiśmy w poniedziałek czy we wtorek. No oczekiwanie na walkę, słuchaj, no jedno studio, licytacja rękawic, drugie studio. No przeciągało się to strasznie, mieliśmy chyba 4 czy 5 walk, 22. No jak sobie poradziłeś? Była drzemka czy nie było? Nie, była lekka, znaczy drzemka, taka bardziej na taborecie coś tam, wiesz, cych. No ale było dużo chodzenia, tak jak Heniu i Wiesiu z Wrocławka, kiedyś jak jeszcze w boksie walczyłem, jak miałem 20 lat, to mówi, zobacz, ile tych kilometrów się zrobiłeś, łażąc po tej szatni, co więcej teraz przełaziłeś, niż ty biegałeś w przygotowaniach. I to jest prawda, nie? I to jest prawda. Marcin, czy ty się przede wszystkim dobrze bawiłeś dzisiaj? Wiesz co, inaczej. Ringu. Tak się mówi, wchodzi się do ringu, baw się dobrze, tak? To może jest po to powiedziane, żeby rozładować ten stres, to wszystko. Wiesz, ciężko jest nazwać to zabawą. Jest to na pewno, kurczę, gdy już wszedłem do tego ringu, gdy już to wszystko poszła ta komenda walki, gdy zobaczyłem, że Mariusz tam nie rusza, ja ruszam na Mariusza, to na pewno była to wielka euforia, tak? Ale zabawą to raczej tego powiedzieć nie mogę, bo trochę głowa boli. Słuchaj, przed twoją walką liny, nie bałeś się trochę, że... Była sytuacja, że wypadłem przecież z lin i powiem ci szczerze, tak w ułamku sekundy przypomniał mi się, że rundę, właśnie walkę wcześniej była awaria ringu, a ja poleciałem tak przez liny, nie złapałem równowagi, poleciałem na ziemię, coś zgniotłem i tak jeszcze, wiesz, no troszeczkę, no panika lekka była, nie, żeby tam, wiesz, nie spaść. Ale i doping był olbrzymi od samego początku dla ciebie, no kibiców Mariusza prawie w ogóle nie było słychać, bat kompany stał na wszystkich możliwych wyniesieniach, krzesłach i kibicowali ci od samego początku do samego końca, emocjonowali się, biegali tam, no coś niesamowitego. No i to jest piękne, wiesz, piękne jest to, jak ludzie potrafią szanować naszą pracę, tak, bo nie, no dobrze, kibicowali mi, ale szanowali nas obydwu. Szanowali Mariusza i szanowali mnie. Najbardziej przykre jest to, jak po walce jeszcze zawodnicy dobrze się nie rozeszli narożników, aż ludzie wychodzą. Ja wszystko rozumiem. Do domu trzeba wracać, bo daleko, bo na parkingu korek i tak dalej, ale ludzie, płacicie kupę pieniędzy, przyjeżdżacie kupę kilometrów, dajcie szacunek zawodnikom. Zawodnicy dla was to robią, nie? A tutaj, wiesz, wychodzenie, ja uważam, to za brak szacunku. No ale zrobiłeś to pięknie w swoim stylu, że tak, rękawic nie zostawiamy, dajemy na licytację, plus zawracamy kibiców. Ale zaraz, jest tu Bartek, tu się gdzieś batra kręcił, bo obiecał, że mi da te rękawice, bo na razie to mnie zawinęli. Nie? Nie ma licytacji, bo nie ma rękawic. Zawinąłeś ludzi z powrotem, zatrzymali się, oddajesz tutaj też Łukaszowi Jaroszowi, no było mu mega miło na pewno, no bo piękne słowa. Powiem ci tak, kiedyś moje relacje z Łukaszem nie były złe. Byliśmy młodzi. Ja byłem podkręcany przez mój sztab. Łukasz może przez swój, nie wiem. I była chora rywalizacja. Była chora rywalizacja, bo kiedyś Łukasz był u mnie na treningach, gdy byli chłopacy z Sintiao. Łukasz się przygotowywał do walki o swój pierwszy pas zawodowego mistrza świata Federacji SK w low kicku. A ja tej samej federacji, ale w K1. Ja Łukaszowi powiedziałem, Łukasz, dojdzie prędzej czy później do walki między nami. Zaróbmy na tej walce. Suma summarum, Łukasz wtedy podpisał kontrakt ze swoim menadżerem
on zrobił turniej, no i w tym turnieju akurat spotkaliśmy się w finale, tak? Łukasz wygrał ze mną i teraz po latach nie mam zamiaru nic już na ten temat mówić. Wtedy nie powiem, że mnie to nie bolało. Bolało mnie to, miałem pretensje nie do Łukasza, nie do Łukasza, do zaistniałej sytuacji, tak? No bo niestety, wiesz, no człowiek młody, ambitny, chciał gdzieś tam, wieś prym. Na tą chwilę uważam Łukasza naprawdę za mojego serdecznego kolegę. Jego podejście na pewno też bardzo dużo mi pomogło, bo w tej kwestii był dla mnie autorytetem. Marcin, na koniec coś byś chciał jeszcze kibicom przekazać? Przede wszystkim chciałbym wszystkim podziękować. Kibicom, ludziom, którzy byli zawsze obok mnie, nawet tym, z którymi, moim menadżerom, z którymi, wiesz, nie zawsze w życiu jest źle, tak? My zazwyczaj pamiętamy te słabe historie, które spowodowały nasze rozstania i tak dalej, ale w życiu są i piękne chwile. I ja te chwile piękne też pamiętam. Czy Statkiem Kopcińskim, tak? Czy z Mariuszem Redlińskim, czy z moimi, wiesz, rywalami, z którymi się biłem. Naprawdę chciałem podziękować wszystkim, bo to jest kawał historii dla mnie. To jest, wiesz, teraz można spojrzeć na to w ten sposób, że powoli staję się cywilem. Wiesz, ja się nie żegnam ze sportem, ale jeżeli chodzi o walki, no to już nie. No nie, już nie. No co, dziękujemy, zostań ja przy sporcie. Gratulacje jeszcze raz. Bardzo dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję.